Cześć, jestem Olga. Mieszkam w Grabiszycach od 4 lat. Interesuję się historią i ludzkim życiem. Okazało się, że w Grabiszycach jest w ogóle fantastycznie, bo nie dość, że jest pięknie, jest piękna wieś i piękna jej historia, to są też fantastyczni ludzie i świetna szkoła i świetne dzieciaki. Tak ze znajomymi postanowiliśmy połączyć to wszystko i wymyśliliśmy takie przedsięwzięcie Grabiszyce, nasza wieś, nasza historia. I w skrócie to chodzi o to, żeby opowiadać historię Grabiszyc ustami Grabiszyczan. I w tym celu na warsztatach razem z dziećmi ze szkoły poznawaliśmy wieś i jej historię właśnie tak troszeczkę od innej strony niż w podręcznikach. Bo raz, że chodziliśmy po wsi i zbieraliśmy wszelkie ślady przeszłości, takie, których nawet nie widać, bo są gdzieś w krzakach. Znajdowaliśmy stare młyny, stare piekarnie i takie różne ciekawe zakątki. Poszliśmy na spotkanie z najstarszymi mieszkańcami wsi po to, żeby swoimi słowami opowiedzieli nam, jak to było, jak tu przyjechali, jak wieś wyglądała kiedyś i w ogóle jak wyglądało ich życie. Głównymi bohaterami są pani Maria i jej mąż, wtedy jeszcze nie mąż. Przyjaciel brata pani Marii zakochuje się w niej i przylatuje samolotem do Jeleniej Góry, a z Jeleniej Góry do Grabiszyc przyjeżdża gazikiem. Oświadcza się pani Marii, lecz ona odrzuca oświadczenie ze względu na to, że serce skradł jej już ktoś inny. Projekt Nasza Wieś, Nasza Historia i cała ta archeologia wspomnień przede wszystkim to jest dla mnie odkrycie, które prawdopodobnie przeflancuję gdzieś tam na swój grunt i będę korzystał wielokrotnie, podejrzewam, bo jest to rzecz absolutnie genialna. Współpracując z archeologami takimi sensu stricte, miałem w rękach różne te tak zwane artefakty, wykopane różne skorupy i inne rzeczy. Natomiast uważam, że jednak słowo, które gdzieś tam wypływa z żywej osoby i te historie prawdziwe, to jest coś, przepraszam tutaj wszystkich archeologów, ale dużo więcej warte. Nazywam się Wiktor Jabłoński, mieszkam w Grabiszycach Średnich. Myślę, że projekt nam dał naprawdę dużo, ponieważ sam dowiedziałem się o na przykład kamieniach gazetnych, oraz bardzo mi się podobał, ponieważ były fajne wywiady i historia. Cześć, jestem Marcel. Jestem z Grabiszyc. W szkole robimy projekt, dzięki któremu dowiedziałem się, że tam są domy przysłupowe. Cześć, jestem Janek. Mieszkam w Grabiszycach. W projekcie było fajne, że dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych historii, na przykład u pana Piętki. O tym, jak był żołnierzem i chodził po granicę, chodził i pilnował granicy. Ja bym trochę czasami podomyślał, bo, albo dodał takiego tła, bo to jest moim zdaniem ważne. Słuchajcie, podstawowa zasada. Po pierwsze, mówimy wystarczająco głośno, żeby wszyscy słyszeli. Wszyscy wiedzą o tym, prawda? Patrzymy się na tych naszych, którzy słuchają. Tak, patrzymy na nich. Znajdujemy sobie czasami nawet jednego słuchacza i jemu opowiadamy, bo wtedy reszta cała publiczności skupi się na tym punkcie właśnie, do którego opowiadamy, prawda? Cześć, jestem Ola, mieszkam w Grabiszycach. W szkole robimy projekt, dzięki któremu dowiedziałam się świetnych historii o mieszkańcach Grabiszyc. Te dzieciaki pamiętają najdrobniejsze szczegóły, że pamiętają niemalże jaki kolor sukienki miała w dniu, kiedy spotkała swojego przyszłego męża, z którym przeżyła następne 75 lat. Dotarło do mnie to, że jeżeli chcemy, żeby te historie opowiadane przez najstarszych osadników na Dolnym Śląsku, jeżeli chcemy, żeby były opowiadane w tych naszych lokalnych społecznościach, w małych wioskach, w których mieszkamy, to taka praca z młodzieżą jest bardzo dobrym kluczem do tego. Cześć, jestem Michał, mieszkam w Grabiszycach. W szkole mamy taki projekt, dzięki któremu dowiedziałam się od starszych mieszkańców dużo rzeczy o Grabiszycach. Cześć, jestem Marcin. Znajdujemy się w Grabiszycach. Przyjechałem tu 8 lat temu i jestem zafascynowany historią tego miejsca. I właściwie to o to nam chyba chodzi, żeby ta historia ludzka, która jest historią wsi, była też pokazywana. Nie tylko zabytki właśnie, nie tylko te materialne rzeczy, tylko to, co jest w ludziach.
bo to ludzie stanowią o tym, jak fajnie się tu żyje, jak fajnie się mieszka i co można tu razem robić.